jest też inna walka, na którą wiele osób czeka w twoim wykonaniu i pytanie, bo wiele osób spekulowało, że przyjdzie ci zawalczyć z Nitrozyniakiem. Czy co byś powiedział na takie zestawienie? Chciałbyś się bić z Nitrem? Z tego, co mi wiadomo, Nitro oczekuje bardzo sporej sumy pieniędzy za wystąpienie na gali, bo ile on tam mówił, chyba 200 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ktokolwiek by mu zapłacił takie pieniądze. Wojtek kręci, no zobaczymy. Zapłacilibyście mu takie pieniądze? Nie, no, słuchajcie, Nitro rzucił jakąś wtorek. Nitro rzucił jakąś kwotę na live, ale oczywiście nie było takich jeszcze negocjacji, takich dokładniejszych, wiecie, jak to jest, jak przychodzi już co do czego, co do rzeczy. Aczkolwiek, no, z tego co rozmawiałem, to Sergiusz, zresztą pozdrawiamy go, bo ogląda nas, robi też live'a. Z tego co wiem, to przyjąłby walkę z tobą, jeżeli byście się dogadali, jeżeli byś wygrał swoją walkę w tej chwili. Czyli jesteście w stanie załatwić takiego zawodnika jak Nitro, tak? Tak. Ktoś mówi, może opuści pięć dych, nie? Jakby. Że za 150. No, myślę, że nie zasługuje na tyle, ale... No to już ale wiemy, no cóż, potrzebowałbym czasu, żeby się nad tym zastanowić, no i myślę, że tak 2 tygodnie będzie odpowiedź. No to ponownie, jakby wy tutaj macie bardzo dużo powiedzenia. Muszę ci przerwać. Chcielibyście zobaczyć walkę Kruszwil kontra Nitrozyniak? Ale słuchajcie, ja muszę tutaj się wtrącić, ponieważ bardzo ciekawą mam historię opowiem z tym młodym człowiekiem, bo on tutaj podszedł do mnie tam na tej... no nie wiem, na tej werandzie i coś tam nagrywał sobie i pyta mnie poza kamerą, słuchaj, a czy ja mogę zapytać, czy ty byś ze mną nie zawalczył, jak wygrasz z bonusem? Także wiecie, ja nie wiedziałem w jakiej formule, czy mam zdjąć pas i po dupie zlać, czy nie, nie wiem, ale w każdym bądź razie... Nawet Marek się uśmiechnął. Ale odwagi temu młodemu, dzielnemu człowiekowi nie brakuje, naprawdę. Znaczy, o tą sytuację chodziło mi o to, że chciałbym mieć po prostu dobry film. Ale jak chcesz, to możemy się zmierzyć. Na pewno będzie to niezwykle... Dorzućcie go do któregoś koszyka. No. No właśnie, bo Marcin, mówiłeś o tym, że tobie się marzy taka sytuacja, żebyś dostał paru... Trochę ty byś chciał taką drobinkę jak w Mortal Kombat, że paru przeciwników na jednej gali, tak? To znaczy nie paru, chodziło o trypałę i o bonusa, no bo mamy jedną galę, są już światła, jest klatka, po co to 2 razy rozkładać? No, tamten przecież mówił, ta konfitura z Sosnowca mówiła, że napięści w mojej płaszczyźnie jak najbardziej ten rewanż mi da. Dzisiaj już widzimy, że gdzieś cały czas szuka jakichś innych rozwiązań, więc jeżeli będzie na tej gali, a będzie, bo będzie to komentował, no to takie rzeczy można by było rozwiązać. No, tak.